Wiecie, był kiedyś taki król. I ten król, to jemu się dobrze wiodło, dobrze mu się wiodło. On chodził z Bogiem. Nazywał się Jehoszafa. I on kiedyś miał duże problemy. Napadli na niego w tym czasie z trzech stron wrogowie. I on się modlił do Boga i on mówił tak: Panie Boże, Ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesie? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc. I nie ma takiego, kto by Cię mógł prostać. I on modlił się dalej. Myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyrusza przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. To był taki, to był ciekawy król. To była rzadkość w ogóle w Izraelu. Nie? On był naprawdę wierzący, ten król. I oni wszyscy stali przed Panem, jest napisane nawet małe dzieci. A wrogowie już zbroili się przeciwko nim. I wtedy przyszło słowo do jednego proroka. I prorok powiedział: nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko. Stójcie i oglądajcie ratunek Pana. Ustawcie się, stójcie, oglądajcie ratunek. On takie słowo dostał. Wiecie, jest tutaj, to jest pokazana ciekawa bardzo rzecz, bo oni stali przed świątynią. I tak twoja dusza stoi przed twoim duchem. I to jest normalna modlitwa wierzącego człowieka. I Duch Twój nigdy nie powie, że jest słaby. Ale dusza Twoja określa swój stan takim, jakim ona jest. I to jest nic złego. Stawać w słabościach swojej duszy przed świątynią Twojego Ducha, gdzie mieszka Bóg. I mówić: Boże, wyrusza przeciwko tej tłuszczy, przeciwko temu zgromadzeniu, które jest przeciwko mnie. Nie wiem, jak sobie mam radzić, ale wiem jedno, będę stał przed Twoim obliczem, a Ty będziesz za mnie walczył. Moim działaniem będzie trwanie w wierze. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków król dla Pana, którzy odziani w świetne szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny: wyzławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. A gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pieśni pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seiry, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, to pomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na tę tłuszczę, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. A gdy Jehoszafat i jego lud zbrojny zabrali się do zagarniania łupu, znaleźli wiele bydła, różnego mienia, szat i kosztownych naczyń i nabrali tego tyle, że nie mogli unieść. 3 dni zagarniali łup, gdyż był tak obfity. Zobacz. Jehoszafat zebrał swoją niewielką i słabą armię. Wystąpił w szyku bojowym, nie mając żadnych naturalnych szans na zwycięstwo. 3 bardzo silne grupy zbrojne uderzyły na nich z 3 stron. Sprzysięgli się przeciwko nim, umówili się. To były narody, które normalnie się ze sobą kłóciły, ale wtedy one się ze sobą skłóciły przeciwko Judzie. Jehoszafat nie miał żadnych szans w sposób naturalny. Ale co zrobił? Przez wiarę stanął swoją niewielką, słabą armią i powiedział, że przed nimi pójdzie grupą wielbienia. Rozumiecie? Przed nimi poszła grupą wielbienia. To było przedziwne. Armia szła z tyłu, a na początku szli śpiewacy. I oni uwielbiali Boga za Jego łaskę. I wtedy, kiedy oni szli na tą wojnę, naturalnie przegraną, nastąpiło
zamieszanie wśród demonicznych sił. Aniołowie Boga zstąpili amonitów, zstąpili na wszystkich wrogów Izraela. Ci ludzie, którzy jeszcze przed chwilą byli ze sobą sprzysiężeni, zaczęli się ze sobą kłócić, wybijać się nawzajem. Armia Judy, kiedy doszła, zobaczyła tylko trupy i zaczęli zbierać to, co po nich zostało. Bez użycia jednego miecza, bez jednego aktu agresji. Wiecie dlaczego? Uwierzyli w moc uwielbienia. Uwierzyli, że jeżeli oni będą trwali w mocy uwielbienia, to to dokona potężnych działań. Oni w to uwierzyli. Wiecie, ta wiara polegała na tym, że oni nie czekali bezczynnie, nie trzęśli portkami, nie mówili zobaczymy jak Pan załatwi tą sprawę. Oni stanęli do boju. Oni stanęli do boju. Wiesz, na czym polega twoja wiara? Na tym, że ty idziesz. Na tym, że ty idziesz. Słowo prorocze było takie: ustawcie się, stójcie, oglądajcie. Ale było: ustawcie się, stójcie, oglądajcie. Nie bądźcie bezczynni w wierzeniu. Kiedy nie jesteś bezczynny w wierze, to łaska Boża rozbija wrogów na twojej drodze. Kiedy nie jesteś bezczynny w wierze, Bóg chce, żebyś wierzył. Wiara jest jak kluczyk odpalający moc łaski. Ona jest jak kluczyk. Wkładasz do statyki, odpalasz i zaczyna ruszać potężna maszyna bojowa. Kiedy będziesz dzisiaj wielbił Boga, zrozum, że twoje uwielbienie jest militarne. Dzisiaj z uwielbienia zrobili kibel wszyscy dookoła. Śpiewa się piosenki, tak? Słucham czasami piosenek, patrzysz, nie trzeba uwolnić tych ludzi od depresji od razu. Pierwsza moja myśl to, żebym tam poszedł i po prostu wziął tych ludzi i powiedział: ludzie, coś wam trzeba zrobić, tak? Trzeba was uwolnić w ogóle, albo od depresji, albo od systemu tego świata, w czym wy kurczę jesteście. Uwielbienie to jest część wojny. Uwielbienie jest militarne. Militarne. Grupa uwielbienia szła na przodzie wojsk. Oni szli na wojnę. Oni nie szli na bal. Oni mieli bal, ale szli na wojnę. Wiesz, jak jest z Bogiem? Kiedy idziesz na wojnę, to masz bal później. On tak jest, ale mówi: rusz do przodu, dziecko. Rusz! A ja dokonam działań, ale wstań, ale stój, ale wierz, ale nie wycofuj się. Ten Bóg tak jest. Rozumiecie? On tak jest. Tam nie ma krzty humanizmu. Tam nie ma czegoś takiego. Tam nie ma czegoś takiego. Oglądałem taki film. Na tym filmie był ojciec żołnierzem. Był żołnierz, były żołnierz. Miał dwóch synów. Wiecie, co on robił? On podjeżdżał, wsadał tych synów w samochód. On ich szkolił w ogóle do walki. Podjeżdżał z nimi pod takie różne miejsca. To byli nastolatkowie. Tam stali takie rzezimieszki od nich, dwa razy więksi. On podjeżdżał z nimi tam i mówi: wysiadajcie. Ty sprowokujesz. Tak? A potem ich oprawcie. Jak oglądasz ten film, na początku mówisz: wariat. Wariat. Ale wiecie co? On ich nauczył walczyć, tych synów. On ich nauczył walczyć. Oni się nie bali od nowego. Oni się nie bali, nie byli zastraszeni. Rozumiesz? Diabeł chce cię zastraszyć. Wieści wojenne ze wszystkich stron. Tu się wali, tam nacierają, tu już idą. Tu sytuacja taka. Rozumiesz? Ze wszystkich stron masz opresję. I tak będzie do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Nigdy się nie skończy opresję. Wiecie, kiedy się opresję skończy? Jak pójdziemy do nieba, albo jak wróci Jezus. Nie będzie takiego czasu, że nie... Że to są chwile. Jak ja mam taki czas, że jest taka chwila bez opresji gdzieś, no nie? To po prostu uznaję, że taki czas, chwila bez opresji. To taka rzecz, to jest chwilą bez opresji. Ja nie mi to rzepię, ani grzeję, po prostu jest taka chwila, a więc żyję sobie tą chwilą bez opresji. A te opresje są, tak? I one się nie będą kończyć. Wiecie, na czym rzecz polega? Że my musimy przeciwko temu występować za pomocą łaski i wiary. I my musimy nokautować tę opresję do końca naszych dni.
Taki odejdą, to inne przyjdą, tak? Rozumiesz? Dzisiaj masz opresję, bo się modlisz o męża, nie masz jeszcze męża. Będziesz miała męża, będziesz się modliła, proszę cię, przeciwko opresji, będziesz miała męża i opresję związane z mężem. Rozumiesz, o co chodzi? To jest normalna sprawa. W ogóle człowiek. To tak działa. Dzisiaj masz opresję, bo nie ma pracy. Rozumiesz, o co chodzi? Potem masz pracę, zakładasz biznes, masz opresję związane z tym, że jest praca i jest biznes. Najpierw było opresję, że masz motyle w kieszeni, potem masz opresję, proszę ciebie, bo tu masz 100 tysięcy, tu masz 200 tysięcy, to są inwestycje, są opresje. Inne. Tak? I nie można zmierzyć ich siły. Ok? Zawsze Amonici, Moabici i mieszkańcy góry Seir będą przychodzili do twojego życia i będą ci chcieli wyrwać bebechy. A ty będziesz wstawał, ustawiał się w szyku bojowym i uwielbiał twojego Boga. I będziesz szedł do przodu i będziesz zwyciężał, bo takie jest twoje powołanie. Do tego zostałeś stworzony. Ojcze, uwielbiamy ciebie za to, że ty jesteś potężnym, nieskończonym Bogiem, który ustanowił nas jako militarną grupę zwycięską. Wywyższamy cię! Wszystkich ślimia, śpiewać chcę, jak smak.
szczęście, Jezusie szczęście, Jezusie, Jezusie szczęście, 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 Jezusie szczęście.
Jezus, Jezus, On zwyciężył świat. 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 Jesus.
Thank you.
to przez wiarę ściągnij kosze ze swoich ramion. Jezus nie powołał Cię do tego, abyś dźwigał ciężary swoje i innych ludzi. On powiedział, abyśmy wszystkie troski złożyli na Niego. To jest nakaz Boga do Izraela. Złóżcie wszystkie troski na Niego. Cokolwiek Ci ciąży, czy to chwalebne, czy haniebne, czy to dobra troska, czy zła, złóż to wszystko na Niego. On ma mocne plecy, to On pokonał diabła, to On zwyciężył na krzyżu. Ty nie jesteś powołany do tego, aby nosić ciężary. Ojcze, my w imieniu Jezusa składamy teraz na Ciebie wszelki ciężar. Czy to jest związane z prawdą, czy z kłamstwem? Wszystko, cokolwiek Ci ciąży, zwal to teraz na Jezusa. Thank you.
Trzymaj!
że czyni różnicę między tym, kto mu służy, a tym, kto mu nie służy. Rozumiecie? Kompromis to jest układ. Jeśli układasz się ze swoją duszą tylko, to pół biedy. Ale jeśli układasz się z synami tego świata, to nie licz na Boże błogosławieństwo. Rozumiecie? Jeśli układasz się z synem tego świata, to znaczy, że układasz się z diabłem. Jeśli ty jako córka Boga żywego leżysz w łóżku z synem diabła, ocuka mam. To nie jest Kościół, to jest świat. Nie podciągajmy wszystkiego pod Kościół. Kościół to ludzie, którzy zostali wyrwani z ciemności do światłości, do życia, z ulubieńcem, z Jezusem. To ludzie, którzy jak wariaci zakochali się w Jezusie. Jeśli widzisz, że masz pewne rzeczy w swoim życiu, że układasz się z diabłem, to przeklnij to teraz. Tu nie potrzeba nic szczególnego. Tu nie potrzeba nic wielkiego. To jest prosta wiara. Bóg przyszedł do prostych ludzi. To są proste rzeczy. Tak jak jest różnica między białym i czarnym, tak jest różnica między żywym a martwym. Nie komplikujmy tego nigdy. Nie komplikujmy. Ojcze, ja modlę się przeciwko wszelkiej formie świata w Kościele. Ja przeklinam w imieniu Jezusa wszelką świata w Kościele. Szokorowa Santa Renemese. Bóg jest święty i powiedział, żebyśmy podążali za Jego przykładem, tak jak On jest święty. I to nie jest trudne. Jeśli ktokolwiek Ci powiedział, że to jest niemożliwe, że to jest trudne, to jest kłamstwo. Trudne to jest dla diabła, ponieważ Bóg odtrącił go od swojego oblicza. Nie mówmy, że jesteśmy odrzuceni, bo w Chrystusie jest powrót. W Jezusie Chrystusie jest powrót! Z Chrystusem Jezusem! Jeśli tylko zostałeś ukrzyżowany, to i zostałeś zmartwychwzbudzony. Masz moc, aby przeciwstawiać się grzechowi w swoim życiu. I to jest nieprawda, że nie widzisz, że potrzebujesz drugiego człowieka z zewnątrz, który przyjdzie i powie ci, bo ja nie widzę, to znaczy, że nie poznałeś Jezusa. Jak nie widzisz, to nie poznałeś Jezusa! Ja czynię tą różnicę! Jeśli mówisz, że nie widzisz, to nie poznałeś Jezusa. Chodź, opowiem ci o nim. Rozumiecie? Bóg jest święty! On jest inny! On się z nikim nie ułożył! A w tamtym czasie, kiedy chodził po ziemi, chodził w najbardziej religijnym mieście i religia nie miała wpływu na niego. Żaden religijny kacyk nie miał wpływu na Jezusa. I my z Chrystusem Jezusem to zostało wyświechtane, ale ja bym chciała podnieść dzisiaj proste rzeczy do rangi tronu, do rangi czegoś wysokiego. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał za ciebie, żeby miało nie być nic więcej ponad to. To jest dla ciebie start do zwycięskiego życia. Szoka na masę. Uwielbiamy Cię, Jezusie. Dziękujemy Ci za Twoją prawdę. Dziękujemy Ci za prawdę w nas. Dziękujemy Ci, że Ty odkrywasz przed nami kolejne rzeczy. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, święty Król. Chwała jedynemu Bogu.
otwórz mi tę furtkę. Otwórz mi tę furtkę. Chcę tam wejść. Ja chcę tam wejść. Wpuść mnie. Thank you.
Thank you.
leczy dla nas różnego rodzaju rany. Blizna osamotnienia zostaje zupełnie zlikwidowana. Ta samotność się długo ciągnęła. To było takie głębokie i to było tak bolesne. I może byli ludzie wokół ciebie, to jednak czułeś się samotny. Skupiam się na nim.
Czy ja przynoszę Ci umysły wszystkich ludzi dzisiaj? Wszystkie emocje, pośrodki decyzyjne, wszystkie zmysły i przynoszę do Ciebie święte. Przynoszę teraz. Ojcze, przez imię Jezus przysposabiamy ludzi do przyjmowania kolejnych rzeczy od Ciebie. Udrażniamy kanały. Aniołowie objawienia, którzy jesteście wśród ludzi, wspomagajcie ludzi, aby skupiali się jedynie na Bogu w ich duchu. Wspomagajcie, odsuwajcie od ludzi najdrobniejsze zamieszanie. Duch to jest Duch Ojca. Duch Ojca. Duch Ojca. Dlatego możesz odpoczywać. Możesz odpoczywać w Duchu Ojca. W Duchu Tata. Odpoczywać po prostu. A jeszcze twój szabat. Szabat. Nie musisz niczego robić. Niczego robisz. A to moja siła będzie rosła. Bo on nawet we śnie zaopatruje swojego umiłowanego. A Twoja siła będzie rosła. To jest łaska. Łaska. Oto łaska. Łaska. Przebywasz z Nim, to może powstawać w Tobie taka pustka. Świat ten będzie bez przerwy mówił, że to nie jest Bóg, bo Boga nie ma w tym. Ale On powiedział, że Królestwo moje przychodzi niedostrzegane. Niedostrzegane. On jest właśnie w tej pustce, bo to jest święta pustka. Nie musisz nawet rozmawiać. Wystarczy, że po prostu jesteście razem w Twoim duchu. Teraz się przybył do Niego. Zupełnie bez obowiązku. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, za poczucie bezpieczeństwa w Tobie, za pewność, która jest w Tobie. Uwielbiamy Cię za to. Za pewność, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Pewność. Pewność. Halleluja. Halleluja. Thank you.
słowa dzisiaj dalej do nas, Twoje objawienia. Święty Duchu mądrości wypełniaj ludzi. Thank you.